Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 171. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 107, wersety od 33 do 43. RZEKI ZAMIENIA ON W PUSTYNIE Oazy w ziemię spragnioną, ziemię żyzną w słony ugór skutkiem niegodziwości jej mieszkańców. Pustynię zamienił w zbiornik wody, a ziemię suchą w oazę. I tam osiedlił zgłodniałych i założyli miasta zamieszkałe. Obsiali pola, zasadzili winnice i zyskali zbiory owoców. Pobłogosławił im, a bardzo się rozmnożyli, i dał im bydła niemało. Potem zmalała ich liczba i podupadli pod naciskiem niedoli i utrapienia. Lecz ten, który wylewa wzgardę na władców i każe im błądzić przez puste bezdroża, podniósł nędzarza z niedoli, rozmnożył rodziny jak trzody. Pobożni widzą to i radują się, a wszelka niegodziwość musi zamknąć swe usta. Kto mądry, niech to zachowa, niech rozważa dzieła łaski Pana. Księdze Ezdrasza w rozdziałach od czwartego do 6 przeciwnicy zniechęcają Żydów do odbudowy świątyni, doprowadzając do jej wstrzymania. Ale dzięki wsparciu proroków i dekretem króla Dariusza i Cyrusa prace zostają wznowione i świątynia zostaje ukończona. Żydzi świętują Paschę i dziękują Bogu za jego pomoc. Gdy wrogowie Judy i Benjamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla pana, boga Izraela, przystąpili do Zorobabela, do Jozułego oraz przedstawicieli rodów i rzekli do nich: Chcemy budować z wami, albowiem czcimy boga waszego jak wy i jemu składamy ofiary od czasów asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził. Lecz Zorobabel, Jozue i pozostali naczelnicy rodów izraelskich im odpowiedzieli: Nie wolno wam razem z nami budować domu dla Boga naszego, ale my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam rozkazał Cyrus, król perski. I oto ludność miejscowa tłumiła zapał Judejczyków i odstraszała ich od budowy, by zaś udaremnić ich zamiar. Przekupywano przeciwko nim radców przez cały czas panowania Cyrusa, króla perskiego, aż do panowania Dariusza, króla perskiego. Za panowania Xerxesa na początku jego rządów napisano oskarżenie przeciwko mieszkańcom Judy i Jerozolimy. A za czasów Artaxerxesa, Bishelam, Mitredat, Tabel i pozostali towarzysze jego wystosowali pismo do Artaxerxesa, króla perskiego. Litery tego dokumentu były napisane po aramejsku i ułożony był on po aramejsku. Komendant Rehum i pisarz Shimszaj napisali do króla Artaxerxesa przeciw Jerozolimie list tej treści. Komendant Rehum, pisarz Shimszaj i pozostali ich towarzysze, sędziowie, posłowie, pisarze, persowie, ludzie z Erek, z Babilonu, z Suzy to jest Elamici. I reszta narodów, które uprowadził wielki i dostojny Asnapar i osiedlił je w miastach Samarii i wreszcie krain transeufratejskich. A teraz: Oto odpis listu, który oni posłali do niego, do króla Artaxerxesa, słudzy twoi mężowie z transeufratei. A teraz: Niech król przyjmie do wiadomości, że Żydzi, którzy od ciebie wyszli i przybyli do nas, do Jerozolimy. Odbudowują to buntownicze i niegodziwe miasto. Naprawili mury i fundamenty domów są położone. Otóż, niech król przyjmie do wiadomości, że jeżeli to miasto będzie odbudowane, a mury jego naprawione, to oni podatku, daniny ani cła nie uiszczą i to w końcu królom przyniesie szkodę. Otóż, ponieważ sól pałacu to nasza sól i nie przystoi nam patrzeć na ograbianie króla, Dlatego posyłamy królowi tę wiadomość. Niech poszukają w kronikach twoich przodków, a znajdziesz to i przekonasz się, że to miasto jest miastem buntowniczym, które przynosi królom i prowincjom szkodę, a rozruchy wznieca się w nim od dawien dawna, dlatego zburzone zostało to miasto. Powiadamiamy króla, że jeśli to miasto będzie odbudowane, a mury jego będą naprawione, wtedy w TransEufratei nic nie będzie Twojego. Król przysłał takie rozstrzygnięcie. Komendantowi Rehumowi, pisarzowi Shimszajowi i pozostałym ich towarzyszom, którzy mieszkają w Samarii i w pozostałych krainach transeufratejskich, pozdrowienie. A teraz: Dokument, który nam przysłaliście, został przede mną w przekładzie odczytany. Przeze mnie został wydany rozkaz, by szukano. I znaleziono, że to miasto od dawien dawna powstaje przeciwko królom. Oraz, że wzniecane są w nim bunt i rozruchy. A królowie potężni panowali nad Jerozolimą i rządzili całą Transeufrateą i odstawiano im podatek, daninę i cło. Zatem wydajcie zarządzenie, by powstrzymać tych ludzi. To miasto nie ma być odbudowane, dopóki taki rozkaz nie będzie wydany przeze mnie. A strzeżcie się, by nie dopuścić się w tym zaniedbania, żeby nie wzrosła strata na szkodę królów. Wtedy, skoro odpis dokumentu króla Artakserksesa został przeczytany przed komendantem Rechumem, Pisarzem Szymszajem i ich towarzyszami, poszli oni pośpiesznie do Żydów w Jerozolimie, by pod groźbą użycia siły zakazać im dalszej pracy. Już kiedyś stanęła praca nad Domem Bożym w Jerozolimie i przerwano ją aż do drugiego roku panowania dariusza króla perskiego. Wtedy Ageusz i Zachariasz, syn Iddo, prorocy, ogłosili Żydom w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga Izraela, który nad nimi czuwał. Zatem Zorobabel, syn Szaltiela i Jozue, syn Josadaka, zabrali się do budowy Domu Bożego w Jerozolimie, a z nimi byli prorocy Boga, którzy ich zachęcali. Wówczas przyszli do nich tattenaj, namiestnik transeufratei, i sztarboznaj oraz ich towarzysze, i tak im powiedzieli, kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć? Następnie tak ich pytali Jak się nazywają ludzie, którzy wznoszą tę budowlę? Ale oko Boga ich czuwało nad starszyzną żydowską, także ich tamci od budowania nie powstrzymali aż doszło doniesienie do Dariusza i doręczono im dokument w tej sprawie. Odpis listu, który Tattenaj, namiestnik Transeufratei i Sztarboznaj oraz towarzysze jego, Persowie z Transeufratei, posłali do króla Dariusza. Posłali do niego doniesienie, w którym tak było napisane. Królowi Dariuszowi pełnego szczęścia. Niech król przyjmie do wiadomości, że udaliśmy się do domu Boga Wielkiego w krainie judzkiej. Jest on odbudowywany z kamienia ciosowego i drewnem okłada się ściany. Ta robota jest starannie wykonywana i posuwa się naprzód. Wtedy zapytaliśmy owych starszych, mówiąc do nich tak, kto wam kazał dom ten budować i to oszalowanie wykończyć. Również pytaliśmy ich o ich imiona, by cię powiadomić. Toteż podajemy imiona mężów stojących na ich czele. I odpowiedzieli nam w sposób następujący. My jesteśmy sługami Boga Nieba i Ziemi i odbudowujemy dom, który niegdyś wzniesiony, stał przez wiele lat, a wielki król izraelski zbudował go i wykończył. Ponieważ jednak przodkowie nasi rozgniewali Boga Niebios, wydał ich Chaldejczykowi Nabuchodonozorowi, królowi babilońskiemu. On zburzył ten dom, a lud uprowadził do Babilonu. Ale w pierwszym roku panowania Cyrusa, króla babilońskiego, Kazał ten król odbudować ten dom Boży. Również co do złotych i srebrnych sprzętów domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni w Jerozolimie i przeniósł do świątyni w Babilonie, to król Cyrus wydobył je ze świątyni w Babilonie i wręczył pewnemu mężowi imieniem Szeszbassar, którego ustanowił namiestnikiem i któremu rzekł Weź te sprzęty, idź złożyć je w świątyni w Jerozolimie. A dom Boży ma być odbudowany na dawnym miejscu. Zatem ów Szerzbassar przyszedł i położył fundamenty Domu Bożego w Jerozolimie. Odtąd aż do dziś buduje się go, lecz jeszcze nie jest on ukończony. A teraz, jeśli się królowi podoba, niech przeprowadzą poszukiwania w skarbcach królewskich, tamże w Babilonie, czy rzeczywiście został przez króla Cyrusa wydany rozkaz odbudowy tego Domu Bożego w Jerozolimie. A rozstrzygnięcie królewskie w tej sprawie niech nam przyślą. Wtedy król Dariusz kazał szukać w babilońskiej bibliotece, w której przechowuje się też skarby. I znaleziono w egbatanie twierdzy w prowincji Medii pewien zwój, w którym tak było napisane: Zapisek historyczny. W roku pierwszym panowania króla Cyrusa tenże król wydał taki rozkaz: Sprawa Domu Bożego w Jerozolimie. Dom ten ma być odbudowany jako miejsce dla składających Bogu żertwy krwawe i ofiary spalane. Długość jego 60 łokci, szerokość jego 20 łokci, wysokość jego 30 łokci. Układów z kamienia ciosowego 3 i z drewna układ 1. Koszty będą pokryte ze Skarbu Królewskiego. Również złote i srebrne sprzęty Domu Bożego, które Nabuchodonozor zabrał ze świątyni W Jerozolimie i przeniósł do Babilonu, Zwróci się, tak że one powrócą na dawne miejsce do świątyni w Jerozolimie i będą złożone w Domu Bożym. Zatem Tattenaju, namiestniku Transeufratei, Sztarboznaju wraz z waszymi towarzyszami perskimi w Transeufratei, trzymajcie się z dala od tego miejsca. Pozwólcie namiestnikowi Żydów i starszyźnie żydowskiej pracować nad tym Domem Bożym. Niech odbudują ten Dom Boży na dawnym miejscu wydaje rozporządzenie jak macie się odnosić do owej starszyzny żydowskiej przy budowie tego domu bożego mianowicie z dochodów królewskich płynących z podatku transeufratei dokładnie i bez przerwy mają być owym mężom wypłacane koszty a jeśli potrzeba też cielców baranów i jagniąt na całopalenia dla Boga niebios oprócz pszenicy soli wina i oliwy według żądania kapłanów w Jerozolimie ma im to być bez uchybień codziennie dostarczane aby oni składali ofiary miłe Bogu niebios i modlili się za życie Króla i jego synów. I wydaje rozporządzenie: Jeśli ktoś przekroczy ten rozkaz, to z domu jego wyrwana będzie belka, a on zawiśnie do niej przybity. Dom zaś jego z tego powodu będzie zamieniony w rumowisko. A Bóg, który tam zgotował przybytek dla imienia swego, Niech zniszczy każdego króla i naród, który by się ośmielił przeciwdziałać, burząc ten dom boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz. Niech będzie on dokładnie wykonany. Wtedy dokładnie tak, jak zarządził król Dariusz, postąpili Tattenaj, namiestnik Transeufratej, Szarboznaj i ich towarzysze. A starszyzna żydowska budowała z powodzeniem dzięki proroctwu Aggeusza, proroka, i Zachariasza, syna Iddo, i doprowadzili budowę do skutku, zgodnie z rozkazem Boga Izraela, i z rozporządzeniem Cyrusa i Dariusza oraz Artakserksesa, króla Perskiego. I dom ten był gotowy na dwudziesty trzeci dzień miesiąca Adar. Był to rok szósty panowania króla Dariusza. I Izraelici, kapłani, lewici i reszta wysiedleńców radośnie obchodzili poświęcenie tego domu Bożego, i na poświęcenie tego domu Bożego ofiarowali. 100 cielców, 200 baranów, 400 jagniąt, a jako ofiarę przebłagalną za całego Izraela 12 kozłów według liczby pokoleń izraelskich. I do służby Bożej w Jerozolimie ustanowili kapłanów według ich oddziałów, a lewitów według ich grup, zgodnie z przepisem księgi mojżeszowej. 14 dnia miesiąca pierwszego wysiedleńcy obchodzili Paschę. Lewici bowiem, jak jeden mąż, oczyścili się. Wszyscy oni byli teraz czyści i zabili baranki na Paschę dla wszystkich wysiedleńców, dla braci swoich, kapłanów i dla siebie. I spożyli Paschę Izraelici, którzy wrócili z wygnania, oraz wszyscy, którzy od nieczystości narodów tego kraju odwrócili się ku nim, by szukać pana, boga Izraela. I przez siedem dni radośnie obchodzili święto prześników, Gdyż Pan rozradował ich, zwracając serce Króla Aszuru ku nim, by ich wspierał przy pracy około domu Boga, Boga Izraela. W piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian święty Paweł opisuje nadzieję na nowe wieczne życie w Chrystusie i motywację do prowadzenia życia godnego Boga. Apostoł podkreśla, że ziemskie życie jest tymczasowe. I oczekujemy na nasze niebiańskie mieszkanie, co daje nam odwagę i skłania do życia wierze. Paweł wzywa do pojednania z Bogiem przez Chrystusa, który uczynił nas nowym stworzeniem, abyśmy mogli pełnić posługę pojednania i głosić przesłanie o odkupieniu. Wiemy bowiem, że kiedy nawet zniszczyje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, Będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, jeśli tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać nań nowe odzienie aby to, co śmiertelne. Wchłonięte zostało przez życie, a Bóg, który nas do tego przeznaczył, daje nam ducha jako zadatek. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu, postępujemy. Mamy jednak nadzieję i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać, czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Tak więc przejęci bojaźnią Pana przekonujemy ludzi wobec Boga, zaś wszystko w nas jest odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla Waszych sumień nie ma w nas nic zakrytego. Mówimy to nie, żeby znów Wam siebie polecić, lecz by dać Wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście w ten sposób mogli odpowiedzieć tym, którzy chlubią się swą powierzchownością, a nie wnętrzem własnego serca. Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów, to ze względu na Boga. Jeżeli przytomni jesteśmy, to ze względu na Was. Albowiem, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa. To już więcej nie znamy go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów. Nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.